Grupa Eggersmann wywodzi się z firmy budowlanej Fechtekort Eggersmann GmbH, która została założona w 1951 roku w miejscowości Marienfeld we wschodniej Westfalii. Obecnie obejmuje główne działy budownictwa, recyklingu i kompostowanie. Firma Eggersmann Polska jako część grupy zajmuje się projektowaniem oraz budową instalacji do obróbki mechanicznej i biologicznej odpadów komunalnych oraz budową maszyn mobilnych do recyklingu. Zakład zlokalizowany jest na niecałych 12 hektarach i zatrudnia obecnie około 340 pracowników. Głównie w zawodach ślusarz, spawacz, mechanik, mechatronik czy lakiernik. Ważnym aspektem i celem jest kształcenie własnej kadry przy zakładowym warsztacie szkolnym we współpracy ze szkołami. Naszymi klientami są głównie przedsiębiorstwa komunalne, zakłady zagospodarowania odpadów, dla których budujemy od zera lub modernizujemy linie do sortowania odpadów. Maszyny natomiast są sprzedawane przy współudziale dealerów z całego świata. Od początku działalności w Sępólnie Krajeńskim w 2017 roku firma nieustannie się rozwija, inwestując dziesiątki milionów złotych w rozbudowę infrastruktury zakładu, czego przykładem jest otwarta w tym roku nowa hala montażu końcowego maszyn mobilnych. Systematycznie zwiększa się ilość pracowników. Zatrudnienie znajdują tu nie tylko mieszkańcy z gminy i powiatu Sępólna Krajeńskiego, ale także miast i powiatów ościennych, np. Chojnice czy Tuchola. Firma zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez tworzenie synergii z pozostałymi zakładami grupy Eggersmann oraz współpracę z kontrahentami w Polsce i na świecie. Naszym celem jest zwiększenie produkcji oraz wyniku operacyjnego całej grupy Eggersmann.